się podziała ta wasza sportowa złość? Mówiliście, że chcecie uciszyć Poznań i mieliście dużo do udowodnienia w tym meczu Lechowi. My dzisiaj przegraliśmy sami ten mecz, bo tracimy głupie bramki. Dzisiaj tak naprawdę Lech nie miał tyle okazji, żeby wygrał ten mecz, ale myśmy mu dali te okazje i te szanse i wykorzystał z tego. A jest jakiś element gry, z którego ty jesteś zadowolony po tym spotkaniu? Nie ma być po tym meczu z czego zadowolony. Trzeba wyciągnąć te złe rzeczy, co robiliśmy, jak cały zespół i poprawić to i wziąć się do roboty w kolejnych meczach, to pokazać jak dobre, tak? Trochę mało czasu macie, bo już w czwartek macie pierwsze spotkanie w meczu eliminacyjnym do Ligi Europy. W piątek rusza Ekstraklasa. To tak mało pokazaliście, żeby obronić, żeby zdobyć ponownie ten tytuł mistrza. Pani, jest pierwszy mecz dopiero, a czy wy już wiecie, kto będzie mistrz? No nie, jeszcze nie, ale to, co pokazaliście, to raczej nie napawa optymizmem. No ja mówię, że dzisiaj przegraliśmy ten mecz sami i ten mistrz jest jeszcze daleka droga, a wy mówicie już o mistrzowce po pierwszym meczu. No tak, ale to wy też mówiliście o tym, że chcecie tego mistrza zdobyć ponownie. No my będziemy mówić to zawsze, co jest już po mistrzostwie, albo co? Ale to pokażcie to na boisku. No się pokażemy. Trochę też niech pani ma szacun do nas, dobra?